Ja przepraszam Państwa, ja miałem nadzieję, że ja Państwa zachęcę do podróżowania. Mateusz robi wszystko, żeby było dokładnie odwrotnie, ale to Kambodża. Więc ale Kambodża, Kambodża... Tak, generalnie Kambodży bardzo nie polecam, bo to jest jedyne miejsce, gdzie ludzie nam nie podpasowali, gdzie poza tym w Kambodży to, co tam, jak ktoś jest gruby, to tam generalnie, w sumie nie wiem, do czego to porównać, ale tam na grubych się patrzy z uznaniem, że na zasadzie, wow, dorobił się, czy może coś takiego, w taki sposób. Także to nawet jak po pamiątki szliśmy jakieś, czy koszulkę, czy coś, to ja słyszałem dwa razy wyższą cenę. I dlaczego? Drogie te XR-ki. Tak, i dokładnie, ale dlaczego ja dwa razy więcej? No bo jesteś duży. Cześć Wam w kolejnym odcinku Pana od Książek. Dzisiaj spotykamy się z Mateuszem Jakubowskim i będziemy rozmawiali o jego książce Encyklopedia Taniego Zwiedzania, ale pewnie nie tylko o książce, ale o zwiedzaniu szerzej. No więc zaczynamy prostym pytaniem. Jak zacząłeś przygodę swoją z podróżowaniem? Nie wiem, czy jakaś pierwsza podróż? Nie wiem, czy kojarzysz zespół Smashing Pumpkins. To takie rockowe klimaty amerykańskie. Znaczy, zacznijmy od tego, że za dzieciaka z tatą zjechaliśmy Polskę, potem byliśmy w Egipcie, byliśmy w Turcji. No i generalnie miałem takie wyobrażenie, że chciałbym podróżować w przyszłości. No ale generalnie tata bardzo krótko wychowywał, także jak już człowiek był starszy, no to już powiedział po prostu, że teraz już sam musisz po prostu sobie zarobić, żeby wyjechać. No. Słucham? A to tata, tak. Czyli książka jest przez tatę. Znaczy teoretycznie, bo właśnie to tata tak jakby otworzył mnie tam z bratem na świat. No a jak już powiedział, że dobra, to już tam macie swoje lata, to już nie wypada, żeby stary was zabierał. Mój tata taki bezpośredni człowiek. No to stwierdziłem, że dobra, że mnie na to już nie stać, więc tak jakby w sumie przez ładnych parę lat nigdzie nie pojechałem. Aż w końcu ten zespół Smashing Pumpkins się reaktywowali, bo oni tam zakończyli działalność. Ja strasznie na ich punkcie szalałem. No i jak ogłosili, że przyjadą na trasę koncertową do Europy, no to sobie powiedziałem, że dobra, że ja muszę na jeden koncert pojechać. No i generalnie poszedłem do pracy i wtedy zainteresowałem się tym tematem, właśnie jak tanio, bo tak stwierdziłem sobie w sumie palcem po mapie, bo oni zrobili taką dużą trasę koncertową po Europie, więc w zasadzie pozostało mi kraj sobie wybrać. No a że zawsze chciałem Anglię zobaczyć, a dokładnie Londyn, no to mówię, dobra, to pojadę na pewno do Londynu. No i poszedłem do pracy, zainteresowałem się tematem, bo nie miałem zielonego pojęcia jak dolecieć do Londynu. Myślałem, że to jest po prostu, nie wiem, polski lot, kupuję bilet za 1000 zł, czy tam za ile i sobie lecę. No i wtedy się dowiedziałem o czymś takim, że jest Ryanair, który, kurczę, wtedy jeszcze był niepopularny, bo to był jakoś 2010 rok. Ja no, te firmy głównie kojarzę z napisów na koszulkach piłkarzy. Ale akurat Ryanair chyba niestety nie reklamuje. Ale Fly Emirates. Ale tak, dokładnie. To na bardzo wielu koszulkach piłkarskich jest. No ale dowiedziałem się, że jest coś takiego jak tanie linie lotnicze, no i z tym Ryanairem, jeżeli dobrze pamiętam, za 68 zł poleciałem z Goleniowa do Londynu. Także... Czyli mniej więcej cena biletu do Krakowa, jak nie. Tak, jak dokładnie, nie dokładnie, to do Warszawy, jak czasem mi się zdarzy pojechać pociągiem, to płacę więcej. Także no, po taniości można lecieć i w sumie wtedy to jeszcze było, wtedy jeszcze ludzie o tym nie wiedzieli. No, Ryanaira, czy tam Wizera nie było w telewizji, nie reklamowali się generalnie. I tych największych stron podróżniczych nie było jeszcze, albo po prostu były w powijakach i dopiero ta taka branża tego taniego podróżowania w Polsce się rozwijała. No i wtedy właśnie poleciałem sobie do tej Anglii, także zamiast jednego koncertu, jako że zaoszczędziłem na biletach, to chyba na 5 koncertach byłem, także duży kawałek Anglii zobaczyłem. No i tylko z tej Anglii wróciłem z powrotem do Polski i się zastanawiałem, gdzie by można było dalej pojechać. No i tu nie wiem, czy jest się czym chwalić, bo byłem niedługo później w Japonii, ale to już nie miałem pieniędzy, także na Japonię pożyczyłem pieniądze i później tak samo. Później byłem w Pekinie, w Chinach i byłem też zapożyczone pieniądze, więc generalnie... No, na szczęście. Tak, ta moja przygoda się zaczęła dosyć zwariowanie. A teraz już spokojnie z czasem sobie zacząłem podróżować po innych kierunkach. Mogę Ci powiedzieć też moją historię z zespołem, jak już tak opowiadamy. Ja bardzo lubię dalej Breaking Benjamin ze Stanów Zjednoczonych. Niestety Kapela. Nie znam.
Też się zacząłem ich słuchać, oczywiście zacząłem czytać, rozpadli się, nie? No, 2 lata później czytam, że się złączyli, nie? I zaczynają koncertować, nie? O czym doczytałem biografię na Wikipedii. Wokalisty okazało się, że boi się latać i nigdy nie koncertowali poza Stanami. Więc to, to musimy do Stanów lecieć. Więc mamy tylko jeden kierunek, żeby za swoim zespołem pojechać. No ja jeszcze w Stanach nie byłem, bo drogo właśnie, także jeszcze... No, no dobra, no to dobre pytanie. Co jest tanie, co jest drogie? A mogłoby się wydawać, że jest inaczej. Znaczy, na przykład. Na pewno... Właśnie Stany drogie, nie wiem, wiem, że Kuba jest droga, bo ja kiedyś... Ale Azja też jest droga, przynajmniej tak znaczy, ja. Do Azji jest najdrożej się dostać tak naprawdę. No i są te azjatyckie tygrysy, czyli Tokio, Singapur, czyli te takie główne, największe miasta, czyli tak jak Singapur, państwo miasto. To one są drogie. One są drogie, ale bo tam standard życia jest dużo wyższy. No i tam trochę trzeba jednak zapłacić, żeby pożyć na miejscu. No aczkolwiek w Singapurze lotnisko jest bardzo fajne i jest niedaleko, także na lotnisku dużo osób praktykuje, że po prostu śpi w Singapurze na lotnisku. Ale co takiego, co jest taniego? Na pewno Europa jest bardzo tania. I na przykład jeżeli ktoś by chciał, bo to nie jest żadna. A gdzie w Europie byłeś na przykład? O, to w zasadzie w wielu, to łatwiej mi jest powiedzieć, gdzie nie byłem, bo tam w większości Bałkany odwiedzone, tam poza... To ile ty podróżujesz, czy ile to lat to podróży? Ten wyjazd do Londynu był w 2011 roku i w 2012 już podróżowałem. 7 lat, cała Europa, kawałek Azji. O nie, może nie cała, no wiadomo, ale tak, ale no, no większość. Większość. I To naprawdę może być tanie. To nie jest żadna sekretna wiedza, bo tak naprawdę teraz wystarczy wejść na stronę Ryanaira, tam jest osobna zakładka pod tytułem kalendarz tanich biletów lotniczych, się wskazuje lotnisko i tak naprawdę wyskakują ci wyniki, gdzie masz rozpisane, w jakim terminie i kiedy są najtańsze bilety. I to no, u mnie to na przykład wygląda tak, że zazwyczaj lecę tam po prostu, gdzie są tanie bilety. Na przykład niedawno byliśmy z dziewczyną w Bukareszcie i tam polecieliśmy tylko dlatego, że właśnie w tym kalendarzu te bilety były za 2,99 euro. Więc tak naprawdę to jest żadna filozofia. Europa jest, no powiedzmy, że za takie 500 zł to do większości Europy można sobie polecieć, no chociażby na ten weekend. Chyba, że się trafi takie właśnie fajne loty, no to naprawdę, to nie są duże koszty. I każdy może teraz podróżować. Jakich myków się nauczyłeś przez te lata? Czy że no wyszukiwanie tych lotów, ja też nie wiedziałem, że się ten na spotkaniu kiedyś z tobą usłyszałem właśnie i też z ciekawości szedłem, nie wiem, czy na Ryanaira, czy na Wizera i... I wyszukałem jakieś loty i też widziałem jakieś bari tam za 13 euro, jakieś śmieszne ceny, nie? W ogóle nie tak, właśnie... A jakie są jeszcze myki takie, że... Generalnie ich jest dużo i jeżeli tak miałbym, bo tu wiadomo, że czasu no takie mega podstawowe, dużo... nie? Bo rozumiem, że im się bardziej zagłębiamy, tym pewnie są tak, większe tak, niuanse, tak, to jest generalnie bardzo długi dla temat. Dla śmiertelnika, ale... nie? Tak, dla śmiertelnika to i Norwegian, właśnie i Wizz Air, i Ryanair. Trzeba tylko w menu wejść i poszukać, bo tam wiadomo jest kilkadziesiąt okienek, ale każda strona z tanimi liniami lotniczymi ma taką właśnie zakładkę, gdzie są te kalendarze, gdzie ludzie myślą, że to też wygląda tak, że ja siedzę i cały czas szukam. Owszem, tak to wygląda, jak lecę dalej, bo to jest już dużo więcej kombinowania, jeżeli na inny kontynent chcę lecieć. Ale jeżeli chodzi o Europę, to każda strona ma taką właśnie zakładkę i ta zakładka zrobi wszystko, po prostu wszystko za nas. Do tego, jeżeli jesteśmy laikami, to warto śledzić promocje, na przykład są szalone środy, to lot organizuje i z lotem można bardzo fajnie i tanio sobie polecieć. No jak w ogóle jest lot na mapie tych wszystkich przewoźników? Lot nas nie sponsoruje, więc możesz powiedzieć prawdę. Nieraz zdarzyło mi się w sumie 8 razy na pewno Aeroflotem rosyjskim lecieć. I to znajomi jak słyszą, to zawsze łapią się za głowę, że przecież Jezu, Aeroflot rosyjskie to pewnie gratami lecicie i w ogóle. To właśnie dla przykładu... Brat tu polewa, rozumiem. Aeroflot jest lepszy od lotu. Także loty... No owszem, nie jest tam żadną złą linią, ale też nie jest taki rewelacyjny, jakbyśmy myśleli. Także to po prostu jest no, solidna firma, chociaż solidna, no to... Trzeba pośledzić te zmiany prezesów i tak dalej, to tam nie wiem, jak to wygląda od środka, ale lot jako lot jest no, fajną linią, którą można latać. A ze Szczecina?
Gdzieś polecimy? Ze Szczecina, akurat lotem. Nawet nie lotem, tylko w ogóle. Tak, gdzieś tak. Ze Szczecina możemy sobie bardzo fajnie polecieć na wyspy, do Londynu, do Edynburga. Czyli mniej więcej tam, gdzie pracujemy. Czyli tak, dokładnie, bo ta siatka jest zrobiona pod, właśnie pod pracujących. Także tych lotów raz, że jest dużo i generalnie takie te kierunki, gdzie jest dużo Polaków, gdzie są skupiska Polaków, są one z natury, jest ich dużo więcej i one są dużo tańsze po prostu, bo konkurencja jest. I to też jest taki fajny myk, na przykład jeżeli chcemy sobie polecieć to z Dubaju. Do Dubaju możemy się z Katowic dostać wizerem, tam po kosztach za fajną cenę. A w Dubaju jest bardzo duże skupisko Filipińczyków. I to się wiąże z tym, że z Dubaju za 600 zł można sobie spokojnie polecieć na Filipiny. To właśnie to jest taka jedna z takich właśnie rzeczy, tam, które z biegiem czasu odkryłem. Także... Połączyć punkty, które... Tak, dokładnie, bo w dużej mierze takie podróżowanie właśnie, zwłaszcza dalekie, to jednak to nie jest lot bezpośredni. Aczkolwiek teraz nam się fajnie złożyło, bo bezpośrednio z Warszawy do Wietnamu będziemy w listopadzie lecieć, ale to jest niespotykane. Zazwyczaj to są przesiadki, czyli gdzieś trzeba polecieć, swoje na lotnisku trochę posiedzieć i potem po prostu przesiadka. To też A to dziwne, bo biorąc pod uwagę ilość Wietnamczyków na Turzynie, to mogliby być loty ze Szczecina spokojnie. No właśnie, ale niestety nie ma nic ciekawego. Więc nie ten. Zanim przejdziemy do tego, co potem, jak już wylądujemy, to jakaś najlepsza oferta, którą ty trafiłeś. To był zdecydowanie Pekin. To był Pekin. Muszę wziąć, żeby sobie przypomnieć. To Pekin za 430 zł. I to była Alitalia. I oni generalnie mieli, bo to włoskie narodowe linie lotnicze. I oni mieli wtedy akurat wielki problem, bo byli bardzo blisko upadku, więc tam rząd włoski negocjował, czy rozmawiał z Unią Europejską, czy może dofinansować Alitalię, bo czego oficjalnie przecież nie można robić. I Alitalia, żeby podbić sobie po prostu statystyki, zrobiła taką wielką, bardzo dużą promocję, którą w dodatku źle zrobili, bo to miała być promocja, że kupując bilety z lotnisk japońskich w dowolne miejsce na świecie, tam będzie do 250 euro zniżki. No ale to prawdopodobnie błąd człowieka, że po prostu zapomniano zaznaczyć, że tylko z lotnisk japońskich. Także z dowolnego lotniska na świecie, gdzie ta Alitalia latała, można sobie było jakiś lot kupić. No i właśnie w ten sposób udało mi się do Pekinu kupić bilety z tym rabatem, jeżeli właśnie dobrze pamiętam, 250 euro. No i tak w przeliczeniu właśnie wyszła taka cena i później był strach, bo bardzo dużo tych lotów odwołano, co też zdarza się właśnie, jeżeli trafi się na taką ofertę, która jest po prostu błędem, ale na szczęście mojego nie odwołali, a tam wiem właśnie, że no dużą część, bo tam śledziłem dzień w dzień i dużo tych lotów odwołali, ale na szczęście mojego nie. A z kolei w zeszłym roku nam się... I z Włoch leciałeś wtedy? Tak, z Włoch i to była... z Berlina, pojechałem do Berlina, z Berlina leciałem do Mediolanu. W Mediolanie wsiadłem w pociąg, pociągiem pojechałem do Wenecji i z Wenecji miałem lot do Pekinu. Jakie to proste. Tak, ale to była męcząca podróż. Ale właśnie tak to wygląda. Tak to wygląda teraz. W zeszłym roku nam się udało za 750 zł kupić bilety z Barcelony na Dominikanę. I tu już mieliśmy dużo przyjemniej, bo lecieliśmy do Barcelony, z Barcelony bezpośrednio, Dominikana, z Dominikany do Barcelony. Więc to takie, sądzę, że dwie najfajniejsze oferty, jakie udało mi się złapać. Lądujemy tym samolotem. Co dalej? Zazwyczaj jesteśmy na lotnisku, które do miasta nas trochę dzieli, więc musimy się przedostać do punktu, tak, który chcemy. Tak, no i generalnie to jest bardzo ważne, żeby dowiedzieć się, jaki jest transport z lotniska do miasta, jeszcze jak będziemy u siebie, czyli jeszcze będąc w domu. Bo na przykład taki Londyn jest bardzo fajnym przykładem, gdzie tam na lotnisku kupując, jak już wylądujemy i dobra, okej, jesteśmy na jednym z lotnisk, trzeba kupić bilet na autokar do centrum, no i się okazuje, że on tam w przeliczeniu 60-70
złotych kosztuje, taka standardowa cena, a jeżeli zrobimy to miesiąc wcześniej i po prostu ten bilet kupimy przez internet, na stronie internetowej, to tam bez problemu kupimy ten bilet za tam za 2,5, za 3 funty, więc to jest taka jedna z podstaw, że jak lecimy sobie gdzieś, to zawsze patrzymy, gdzie to jest lotnisko, patrzymy, jakie to jest lotnisko i kupujemy sobie bilety na dojazd z lotniska do centrum i z centrum na lotnisko. Wtedy już na wstępie zaoszczędzimy jakieś pieniądze, tym bardziej, tak jak mówię, że już policzmy sobie, że w czwórkę polecieliśmy do Londynu i nie mamy tych biletów, to już duży pieniądz się robi w jedną i w drugą stronę. Także to jest raz. No a dwa, to jest po wylądowaniu, to jest, generalnie uważa się, że to taki jest jeden z najbardziej stresujących momentów, jak człowiek wyląduje. Obce ziemia? Tak, dokładnie. Jeszcze tam akurat w Londynie nie ma problemu, ale dajmy na to, że wylądujemy, nie wiem, w Bułgarii. W Wietnamie. Przykład, w Wietnamie, tak. Także to jest standardem, że już po prostu wylądujesz, wyjdziesz sobie z tego lotniska, czyli z tej strefy lądowania i od razu podbiega do ciebie 10 Wietnamczyków. I mówię, ojej, my friend, taxi. Więc to naprawdę można zwariować, tym bardziej, że też o tym właśnie ludzie wiedzą, ci na miejscu. I oni szukają turystów, których można naciągnąć, na przykład powiedzieć, to nam się na tych Filipinach zdarzyło, że nas tak kosmicznie próbowali wkręcić, jeszcze tam jest waluta z tyloma zerami i także przelicznik jest taki dość zwariowany, że tego nie przeliczysz na szybko, potrzebujesz trochę, ale się nie da, jak cię obejdą, jak się tam już, zwłaszcza, że oni nie mają problemów, żeby cię złapać za rękę, albo cię objąć i dobra, idziemy. Techniki. Tak, dokładnie. Dokładnie to jest tak, to są techniki sprzedażowe, po prostu agresywne. Także no, nas prawie tak wkręcili, że tam po prostu, tam wiedziałem, jakie są ceny na dojazd z lotniska w Manili do centrum. Odgoni ci osób, pozwolisz. Dziękuję pięknie. A bo ja Państwu nie powiedziałem w ogóle, jesteśmy przy wieży Kistorfa i sobie tutaj rozmawiamy. Tak. Nikt nam zupełnie nie przeszkadza w to letnie popołudnie. Poza tą pszczołą. Za tą pszczołą. Czy tam osą, co to było. No i na tej Manili właśnie prawie nas tak przekręcili, gdzie oczywiście wiedziałem, jakie są ceny, tam w telefonie sobie wszystko zapisuję, żeby właśnie... W takich sytuacjach stresowych, na spokojnie, ja sobie mogę wyciągnąć i zobaczyć i dobra, okej, wszystko się zgadza. No ale tam było takie napięcie i tam były takie tłumy, że już prawie wsiedliśmy do tego autobusu, który po prostu kosztował 2 zera więcej. Także to tam kwota jakaś kosmiczna tego przejazdu była i tak już naprawdę już prawie... Skończył w więzieniu dominikańskim. już prawie bagaż daliśmy i tam mówię, że a czekaj kochanie chwilę i właśnie spojrzałem i tak mówię, tam tych zer naprawdę tam było z 5, 6 czy 7. Tak mnie, że nie, że okej, my friend, że cena i ten. I on oczywiście, że nie tam. I no, to też mają właśnie te takie swoje taktyki, że o, tam słuchajcie, on chciał jechać za tyle, także tam wszyscy wybuchają śmiechem. A, crazy. Także no, tam w takich krajach ciężko jest, ale to właśnie trzeba być przygotowanym. Bo jak będziesz przygotowany, jak sobie rozpiszesz właśnie, jak dojechać z lotniska do centrum, też bardzo fajnie, jak masz nocleg, pierwszą noc, bo bardzo dużo osób nie wykupuje noclegu i sobie po prostu na spontanie jeździ, ale to wiem, że ten pierwszy nocleg najlepiej mieć, bo ty sobie z automatu, ty jeszcze sobie będąc w tym Szczecinie, tak jak sobie my jesteśmy, to ty z automatu sobie tą pierwszą noc sobie kupisz nocleg, zaznaczysz sobie na mapie, sprawdzisz sobie, jak tam dojechać, czym i tak dalej. No i wtedy, jak jesteś przygotowany, to ten stres jest dużo mniejszy. On oczywiście zawsze będzie, jak tym bardziej w takich stresujących krajach, ale to przygotowanie przede wszystkim. A noclegi właśnie, poza tym pierwszym, jakiś ekstremalny też, który miałeś. Ekstremalny. Znaczy zacznij pierw od tego jak, a nie strasz tu ludzi od razu ekstremalnymi. Znaczy to też nie wszyscy o tym wiedzą, ale bo w Polsce to jakoś nie jest szczególnie popularne, aczkolwiek na przestrzeni ostatnich lat też widzę, że to bardzo poszło do przodu. Dosłownie na całym świecie są bardzo popularne dormy. To są takie wieloosobowe pomieszczenia w hostelach i naprawdę nocleg może nie wszędzie, bo na przykład taka Skandynawia, ona z natury jest bardzo droga i tam do Skandynawii najłatwiej i najtaniej jest dolecieć, ale z noclegiem jest problem. Ale tak naprawdę to praktycznie na całym świecie można bardzo, bardzo, bardzo po taniości spać właśnie w dormach, w wieloosobowych pokojach, w hostelach. No i to na przykład można spokojnie za 40 zł w Londynie czy w innych dużych miastach sobie znaleźć nocleg. To nie jest tak, że to jest niebezpieczne, bo to...
też ludzie myślą, że to jest dobre, jakiś po prostu pokój, łóżka, że to przecież okraść można i to jest niebezpieczne, ale nie, bo tam każdy ma albo darmowy dostęp do szafy zamykanej na klucz, albo tam za jakąś drobną opłatą, po prostu masz szafę, gdzie ty swoje wszystkie rzeczy chowasz, no i no tak naprawdę jedynym minusem jest to, że ktoś ci może chrapać. No. A tak naprawdę, ale no to jest chyba warte swojej ceny. No a jeżeli chodzi o chrapanie, to ja chrapię, więc to dla mnie nie problem akurat. A jeżeli chodzi o takie najbardziej kosmiczne noclegi, no to mieliśmy teraz niesamowity nocleg. To jakoś było w kwietniu albo w maju w Bośni i w Hercegowinie byliśmy. I no nie wiem w sumie jakim cudem to zrobiłem. Jakoś bardzo, bardzo na szybko szukałem noclegu i tam cena była jakaś, nie pamiętam, ale taka kosmicznie niska, no dosłownie to tam paręnaście złotych kosztowała noc i to akurat była pierwsza noc nasza w Bośni, to było w miasteczku Tuzla. To był tam jakiś ośrodek sportowy, coś takiego. Na zdjęciach wyglądało to no, nie bardzo ładnie, no bo ta cena no, nie mogła, za taką cenę nie mogło to być bardzo ładne, ale wyglądało po prostu poprawnie. Poprawnie wyglądało tak dobrze na zasadzie, że okej, okay, także wynająłem, zarezerwowałem ten nocleg na jedną noc. No i tam, wiadomo, na mapie miałem zaznaczone, gdzie to jest, także rzut ekranu miałem w telefonie. No i doszliśmy tam. Taka kamienica, taka przedwojenna, zniszczona, odrapana, takie jak te niektóre w centrum Szczecina. Także wyglądało to fatalnie. Żadnego oznaczenia. Nic. No po prostu nic fizycznie nie było, a byliśmy tam jeszcze w dodatku bardzo późno, więc po prostu ciemno, latarni nie było. No i tak stwierdziliśmy, że już tam no w sumie nie wiedzieliśmy, co zrobić. Weszliśmy na podwórze jakaś tam grupka takich, no, takich dresików sobie stała, także tam już Ania generalnie chciała iść, ja tam na twardego, że dobra, tam panowie, help, pokazałem tą mapę i oni mówią, że tak, że to tutaj i no, i pokazują na tą kamienicę, naprawdę odrapaną, bez niczego i tam mówisz, okej, okay, moment, call i tam zadzwonił po kogoś, także to taka bardzo dziwna sytuacja była. No i przyszło takich dwóch panów, jeden taki duży, drugi taki malutki, taki wysuszony, widać, że dosłownie, że alkoholik, wiem, że nie wypada tak mówić, ale naprawdę, jeszcze w dodatku był z takim zezem i z powybijanymi zębami, więc kurczę, no sytuacja... No, przestraszyła się nam ludzi. Tak, no. Dokładnie. No. I co najlepsze, otwiera drzwi do tej, do bramy kamienicy i otwiera drzwi do piwnicy. I my tam stoimy, że piwnica, no tak, okej, easy my friend. I zeszliśmy do piwnicy, już tam widać, że piwnica, ściany obłożone dywanami. I no, także widać, że po prostu piwnica przerobiona, no cała piwnica kamienicy. To były takie małe pokoiki, kurcze, gdzie tam łazienka była po prostu dziura w ziemi. I no to były kosmiczne warunki, no i w sumie, no nie mam... A później już patrzyłem z ciekawości właśnie, jakim cudem ja ten nocleg, czy to jest aby na pewno to, czy po prostu nas wkręcili. To miało stronę internetową w ogóle? To tak, to jeżeli dobrze pamiętam, to na Bookingu dorwałem. A gdzie, jak się poszuka właśnie po taniości, to widać na Bookingu i na innych, że naprawdę są tak dziwne, tak niesamowicie dziwne miejsca. Także Booking ma na pewno duży problem ze sprawdzaniem tych miejsc. Ale okazało się, że tak, jak najbardziej, to jest to miejsce, tylko tam po prostu, to już następnego dnia widzieliśmy, że jakieś 100 metrów, może nie wiem, może 70 metrów dalej był taki piękny już ośrodeczek ten sportowy, ten, który na zdjęciach oglądałem. No, tylko że po prostu ten pokój, który wzięliśmy, był najtańszy, więc no, bo nagrad na zdjęciu nie było, ale nas zaprowadzili, naprawdę, do piwnicy. Była piwnica przerobiona na... Gdzie to było? W Tuzli, w Bośni i Hercegowinie. Także to był taki... Taki kosmiczny. A generalnie tak to no, prawie że wszystkie noclegi miło wspominamy. W Kambodży jeszcze mieliśmy taki zwariowany nocleg, ale tam to generalnie nas, no, tam nas chcieli okraść. I to już byliśmy w takiej podróży 2 miesiące. Sobie po Azji śmigaliśmy. I w Kambodży tam no, generalnie już po jakimś czasie, no to już wiadomo, że dużo mniej się pilnowaliśmy, dużo mniej uważaliśmy, dużo mniej było tego planowania, bo to już. No raz, że się nie chciało, a dwa, że to wiadomo, człowiek się już pewnie poczuł, że co to nie ja. No i dojechaliśmy tam z wielkim opóźnieniem. To było miasteczko, dojechaliśmy do miasteczka. To i tak niewiele nam powie. To dobrze, bo sobie nie mogę przypomnieć. Ale no, dojechaliśmy na dworzec. Oczywiście w Kambodży i tam w wielu biednych miastach jest tak, że te dworce są poza miastem. Bo na dworcu już tam ludzie czekają, żeby zawieźć tych turystów, którzy przyjadą. I w taki sposób to się kręci, że tam każdy sobie właśnie coś tam zarobi w ten sposób.
Także nas przywieźli, to już było to bardzo duże opóźnienie. Mieliśmy, już nie pamiętam, to było jakoś koło 23, może koło północy. No i tam już gość tłumaczył właśnie, że tu już w sumie dworzec zamknięty, nikogo nie będzie, on zadzwoni po kolegę, także zadzwonił po kolegę. Kolega przyjechał, zabrał nas plus taką drugą parę, bo tam akurat z turystów to właśnie byliśmy my plus jeszcze jedna para. No i generalnie tam umówiliśmy się na stawkę, ta stawka była, nie wiem, tam chyba 2 dolary chyba od pary czy coś takiego i że on tam zawiezie nas do znajomych, to powiemy, czy tam chcemy, czy nie. No i nas zawiózł generalnie taki hostel, wiadomo, no taki podrzędny, jak to bywa w takich miejscach. A mówimy, że dobra, to już prześpimy się, jak nam się nie spodoba, to po prostu pojedziemy sobie albo pójdziemy sobie gdzieś indziej. Także skorzystaliśmy z tego noclegu i kurczę, rano pukanie do drzwi, na pukanie sobie nawalanie do drzwi, także wstałem, otworzyłem, a to ten nasz kierowca z wczoraj. Ja mówię, dzień dobry, ubierajcie się, zrobimy objazdówkę po mieście, tam 20 czy 30 dolarów tylko i ja was obwiozę tam, gdzie chcecie. Ja mówię, że kurczę, że nie umawialiśmy się, także nie jestem zainteresowany. Poza tym mu mówię, że szanowny panie, a ja wiem, że tutaj za 12 dolarów to ja na cały dzień mogę sobie wynająć właśnie tuk-tuka, czyli ten taki pojazd, którym takie taksówki, powiedzmy, azjatyckie. Także mu mówię, że właśnie za 12 dolarów wiem, że ja na cały dzień mogę sobie wynająć tuk-tuka z kierowcą, więc 30 dolarów tak nie bardzo. I wiadomo, już się zaczyna, my friend, 30 dolarów, co to dla ciebie, moja żona, coś tam, dzieci głodne, przecież ja muszę nakarmić, a ty jesteś z Europy, to euro macie. Właśnie i to jest standardowe hasło, że my musimy tłumaczyć, że nie mamy euro. A może lepiej, żeby u nas nie było. Tak, bo to wiadomo, Europa, oh my god, euro. No i gość był tak niesamowicie nachalny, że już powiedziałem, nie, dziękuję, do widzenia, już tam zamknąłem się, już chcieliśmy w sumie wrócić spać, bo to godzina była naprawdę wczesna, a on dalej nawala w te drzwi. Więc wychodzę jeszcze raz, mu mówię, że nie, że dziękuję, do widzenia. No i tam jakoś poszliśmy, już nie wiem, już chyba nie kładliśmy się spać, także stwierdziliśmy, że idziemy na śniadanie, także wychodzimy, a ten właśnie kierowca sobie siedzi, bo tam na wejściu do tego hostelu był akurat taki bar połączony z recepcją i on tam sobie siedzi, pije piwa. No ja mówię, że o, to fajnie, no to ja po was to pewnie idziecie na śniadanie, to zjecie śniadanie i jedziemy. I my tłumaczymy, że nie. A on mówi, że nie, no jak to nie, przecież już się umówiliśmy. 30 dolarów i ten. I idę do recepcjonisty i mu mówię, że ten, czy go znacie i w ogóle, no bo jest taki problem. No i on tłumaczy, że przecież no tak umówili, recepcjonista, że przecież umówiliście się, no to pojedziecie i ten. No i tam tłumaczymy, że nie. Że nie skorzystamy, dziękujemy, do widzenia. No i poszliśmy sobie jeść, no i generalnie zignorowaliśmy go. No, myśleliśmy, że już to jest po prostu temat skończony. Także wynajęliśmy sobie właśnie tuk-tuka z kierowcą, tak jak powiedziałem, za dużo niższą stawkę. Zjeździliśmy, cały dzień jeździliśmy. No i wieczorem wróciliśmy do hotelu. No i jak już tylko do hotelu dochodziliśmy, to ten gość zaczepił mnie i on raz był bardzo pijany, dwa, że próbował mnie uderzyć, a tam już, no, to było naprawdę późno, ciemno, więc jak tylko to się zaczęło, to oczywiście wokół nas już gromada ludzi się zrobiła, już tam kibicowali. No, ale na szczęście moja dziewczyna, gdzie ona w takich ekstremalnych sytuacjach, to ona jest po prostu magia kobieta. Ona po prostu mówi nie, fuck you, stanęła między nami, fuck you. No, także on odszedł parę kroków i mówi właśnie, że dzisiaj zobaczycie Kambodżę, że dzisiaj was zabijemy, tam takie okrzyki rzucał. No także weszliśmy szybko do tego hostelu i tłumaczymy jak w ogóle co tutaj się stało i wszyscy nas, tam akurat za barem stało dwóch pracowników, oni też nas bardzo naskoczyli, przecież jak tak można i w ogóle, że akurat ten gość już właśnie ten agresywny, już sobie zawinął gdzieś tam, poszedł czy pojechał. Na skuterek wsiadł i pojechał sobie po prostu. No i nam wytłumaczyli, że jutro on przyjedzie, zapłacicie mu, bo się z nim umówiliście, no i musicie zapłacić. Także to generalnie, no mieliśmy taką sytuację. Tam atmosfera była bardzo, bardzo napięta, także stwierdziliśmy, że no niestety, spakowaliśmy się i po prostu opuściliśmy to miejsce i już to był, jeżeli chodzi o noclegi, to w sumie taki właśnie najmniej niefajna historia. I później już w Polsce sobie z ciekawości szukałem opinii o tym miejscu. No i znalazłem dużo wpisów właśnie, że dokładnie tak samo zostali potraktowani. Z tego znalazłem też wpisy, że okradzeni zostali tam. Po prostu turyści z aparatów, z jakichś wartościowych sprzętów, które tam zostawili.
Ja przepraszam Państwa, ja miałem nadzieję, że ja Państwa zachęcę do podróżowania. Mateusz robi wszystko, żeby było dokładnie odwrotnie, ale to Kambodża. Więc ale Kambodża, generalnie Kambodży bardzo nie polecam, bo to jest jedyne miejsce, gdzie ludzie nam nie podpasowali, gdzie poza tym w Kambodży to, co tam, jak ktoś jest gruby, to tam generalnie, w sumie nie wiem, do czego to porównać, ale tam na grubych się patrzy z uznaniem, że na zasadzie, wow, dorobił się, czy może coś takiego, w taki sposób. Także to nawet jak po pamiątki szliśmy jakieś, czy koszulkę, czy coś, to ja słyszałem dwa razy wyższą cenę. I dlaczego? Drogie te XL-ki. Tak, i dokładnie, ale dlaczego ja dwa razy więcej? No bo jesteś duży. Także to, no nie podpasowała nam ta Kambodża, naprawdę. Ludzie byli bardzo roszczeniowi. Oczywiście tu nie chciałbym, no, oczywiście nie cała Kambodża taka jest. Ja się nasłuchałem dużo pozytywnych rzeczy o Kambodży, ale nam po prostu, no, źle, na złych ludzi trafiliśmy. Gdzie zawsze za granicą trafiamy na fantastycznych ludzi. Nawet jak nam tam raz się zdarzyło, że nam trzeba było pomóc. Naprawdę, to zawsze są fantastyczni i otwarci ludzie. No, ale w Kambodży akurat się tak złożyło, że nie trafiliśmy na takich ludzi. Dobra. Podróżowałeś, założyłeś profil na Facebooku i wyszła książka. Rozumiem, że książka jest efektem tego, że pewnie ludzie pisali z pytaniami. Nie wiem, jakie były takie dziwne pytania, albo dużo. Znaczy dużo pytań. Dużo pytań było takich o takie rzeczy oczywiste, czyli, ale o których, tak jak ja opowiadałem, że ja nie wiedziałem, jak dostać się tanio do Londynu. I najwięcej pytań, jakie ja dostałem, to właśnie, jak tanio polecieć do Londynu, do Brukseli, do Irlandii. Czyli najwięcej takich pytań to było ogólnikowych, gdzie ja, a ja z początku jeszcze miałem bardzo duże zacięcie, że na większość tych maili odpisywałem, ale ludzie nie wiedzieli, bardzo duża część ludzi była na takim samym etapie, na jakim ja byłem w tym 2010, jak już zastanawiałem się, że, gdzie, dokąd lecieć. I taka była największa ilość pytań. Oczywiście dużo pytań było, bo ich było dużo mniej od takich oczywistych pytań, ale też pojawiały się pytania, na które ja odpowiedzi nie znałem, więc miałem do wyboru albo po prostu nie odpisywać, albo siąść, poczytać, tam doedukować się. No i tak na przestrzeni czasu tą stronę już szósty rok prowadzę, więc to jest było, nie było, to jest kawał czasu. Także no, doszedłem do takiego etapu, gdzie uważam, że wiem na pewno nie wszystko, ale wiem bardzo dużo na temat budżetowego podróżowania, jak się za to zabrać i generalnie jak to wygląda. No i dlatego narodził się pomysł, żeby przelać to wszystko na książkę. Wiedziałem na pewno, że ludzie kupią tą książkę, bo te pytania cały czas spadały tam do mnie na skrzynkę mailową, więc po prostu trzeba było usiąść i napisać ją. No i w sumie tak. Czy książka może być sukcesem komercyjnym? Jak najbardziej. To oczywiście zależy, co mamy, co rozumiemy pod pojęciem sukcesem komercyjnym. Wiem, że duża część osób myśli, że wydanie książki to na zasadzie wow, super, tutaj 49,99 jest na okładce, więc autor bierze tyle do kieszeni. To akurat wydałem książkę samodzielnie, więc z tej ceny okładkowej, tam po odliczeniu podatku, to znaczna część właśnie idzie do mnie, ale na przykład jeżeli wydajemy w wydawnictwie, no to zarobić jest na tym bardzo ciężko, chyba że jesteśmy uznanym twórcą, to wtedy jakiś tam większy procent spada, ale jeżeli gdyby mi zaproponowali wydanie książki, gdzie ja mam właśnie tą stronę, ale nie jestem żadną tam znaną osobą, nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o pisanie książek, no to nie wyżyłbym z tego, to po prostu sądzę, że nawet te roboczo godziny, które bym poświęcił na napisanie książki, no nie zwróciłyby mi się, jakbym podpisał umowę z wydawnictwem. Dlatego wydałem tą książkę samodzielnie i jak najbardziej jestem od czasu wydania książki na takim etapie, że jeszcze, bo wiadomo, że w końcu ta sprzedaż siądzie, już tam kto będzie chciał ją kupić, ale jestem, w chwili obecnej mogę powiedzieć, że książka jest czymś, na czym można zarobić. Dobra. Czemu wybrać taką formę podróżowania, o której ty mówisz, a nie Olgi Inclusive, Egipt i tak dalej? Z braku pieniędzy. Zdecydowanie z braku pieniędzy, bo bardzo dużo osób neguje, że all inclusive to się nie pozna kultury, to jest basen, alkohol i tak dalej, i tak dalej.
Ja do All Inclusive nic nie mam. Kilka razy mi się, no parę razy zdarzyło mi się być. No i nie oszukujmy się, to jest bardzo przyjemne właśnie. Leżenie na basenie, picie sobie whisky od rana do wieczora. To jest bardzo fajna sprawa, także nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo negują. Ale fakt, na pewno podróżując samodzielnie na własną rękę, no zobaczysz dużo więcej. I to jednak zupełnie inaczej wygląda. To jest dużo większą przygodą właśnie niż podróż z biurem podróży, gdzie tak naprawdę masz wszystko zapewnione. Ale nie neguję, podróż z biurem podróży też jest naprawdę bardzo fajna i przyjemna. Także kto co lubi. Ukazała się niedawno książka, ale za Chiny nie przypomnę sobie autora, czy na pewno nie polskiego autora, ale w Polsce ukazała się książka, która opisuje właśnie turystykę i mówi, że też ta turystyka właśnie taka samoorganizowana i tak to jest chodzenie innymi ścieżkami, ale obok tego są te ścieżki, które i tak chcą, żebyśmy my zobaczyli. Tak. Więc to i tak jest ustawione tylko obok. Znaczy to pewnie temat rzeka i pewnie inne ja różne miasta, kraje. Dokładnie się z Tobą zgadzam. Zresztą nie oszukujmy się. Osób podróżujących samodzielnie są tłumy. To nie jest tak jak kiedyś, że to trzeba było mieć pieniądze, nie wiem, pracę zdalną. To przecież każdy ma. Każdy ma urlop, jeszcze dodając do tego jakoś dni wolne czy święta. Naprawdę można sobie zrobić tak, że w skali roku naprawdę każdy może jakoś sobie pojechać chociażby na ten tydzień czy dwa. Więc tych podróżujących jest naprawdę, jest cała masa. I oczywiście coraz mniej osób podróżuje z biurem podróży, a coraz więcej na własną rękę, ale nie oszukujmy się, to jest coś takiego i ja to też widzę. Ja to też widzę, że właśnie ci samodzielni podróżnicy, no to w większości to jest przewodnik, na przykład Lonely Planet na temat danego państwa i w ogóle. Także w bardzo dużej mierze to podróżowanie na własną rękę wygląda tak, że idziemy na własną rękę z poradnikiem, przewodnikiem, po śladach wydeptanych po prostu przez setki tysięcy innych osób. Więc takie mówienie właśnie, że ja muszę podróżować samotnie, bo to jest takie prawdziwe poznawanie kraju, bo wtedy ludzie są inni, to jest takie trochę bajadurzenie, bo tak jak, dokładnie tak jak powiedziałeś, że po prostu podróżujący samodzielnie podróżują też wydeptanymi ścieżkami. Zresztą nieraz się spotkałem z tym i z Angkor Wat w Kambodży i z Taj Mahal w Indiach, że na stronie zostałem po prostu, dostałem nieprzychylne komentarze, że taki podróżnik, a na Taj Mahal poszedł? Kurczę, no to chyba jest oczywiste, no, że będąc w Indiach ten Taj Mahal się chce zobaczyć. I to przecież nie oszukujmy się. I właśnie tak samo, no jest garstka tylko takich osób, która sobie jedzie i nie wiem, zaszywa się gdzieś w dżungli, ale to... Znowu cię atakuje. Znowu mnie atakuje, tak. Kurczę. Czemu na ciebie nie chcę lecieć? A gdzie jest Szczecin? Że tak zadam pytanie romantyczne w twojej mapie życia. Mogę nie kusiło ci kiedyś, właśnie ja to pochwalić. Widzę, nie wiem, czy państwo tak. Widzą. Mam nadzieję, że widać taki bardzo, bardzo ładny. Ja... Cię nie kusiło przez te 8 lat podróżowania, że usiadłeś i stwierdziłeś, zostaję tu, nie wracam. Tam. Nie, ja Szczecin uwielbiam. Ja jestem przyklejony do Szczecina. Bardzo dużo świata widziałem i naprawdę Szczecin nie ma się czego wstydzić. Szczecin jest pięknym miastem. No szkoda, że ludzie tego nie doceniają. Także się mówi, że to jest wioska z tramwajami. Gdzie, to nieprawda, kurczę, a jak, nawet jak wioska z tramwajami, to te tramwaje są i tak dużo ładniejsze niż we Wrocławiu, niż w Krakowie, niż w Warszawie. No nie doceniamy tego, co mamy. Szczecin jest fantastycznym miastem. Teraz zresztą byli właśnie znajomi z gór u nas i też zakochali się w Szczecinie, chociaż nie wiedzieli tak naprawdę, na co tutaj trafią. Poza tym, że Filharmonia jest tam Muzeum Komunikacji, bo się akurat interesują. I też zakochani wyjechali. Tutaj byli na 3 dni i są w szoku, że tak piękne miasto, po prostu nieodkryte. I to po prostu Polacy mówią, bo ten Szczecin w Polsce też nie jest jakoś tam mega odkryty. Tym bardziej, że mówi się, że mamy fajną lokalizację obok Skandynawii, Berlina, ale tak naprawdę to jest nieprawda, bo kto z Berlina sobie przyjeżdża, czy ze Skandynawii? No bardzo mała ilość osób, więc ta lokalizacja też nie zachęca do tego, żeby sobie jechać do Szczecina, skoro dużo bliżej jest chociażby Poznań. Więc no jesteśmy taki trochę na peryferiach, ale jesteśmy naprawdę, jesteśmy pięknym miastem i nawet z perspektywy tych wszystkich miejsc, które widziałem, Szczecin jest no naprawdę, jest przepięknym. Już miastem. Mamy sponsora, proszę Państwa, Urząd Miasta bądź Urząd Marszałkowski na pewno. Polecam. na pewno się dołoży. Zadaję Ci ostatnie pytanie, ale nie chcę, żebyś za dużo o tym rozmawiał, bo mam nadzieję, że się spotkamy przy innej okazji.
I po prostu poświęcimy całą rozmowę temu tematowi, a chodzi mi o twój projekt, który planujesz. Nie, niedługo, trzeba powiedzieć, ale żeby przedstawić zarys. Na początku przyszłego roku. Jeszcze nie mam dokładnie wyznaczonego terminu, bo cały czas dogrywam wszystkie szczegóły, ale jadę na dłużej do Ameryki Południowej. Bardzo interesuję się historią. I byłem w zeszłym roku na Haiti z myślą taką, chciałem dotrzeć do wioski Casal. To jest polska wioska założona przez legionistów Dąbrowskiego, tam przeszło 200 lat temu. W skrócie Napoleon ich wysłał do stłumienia powstania, bo akurat Haiti było kolonią francuską i tam niewolnicy się zbuntowali, a Napoleon nie miał co zrobić z legionistami, więc po prostu wysłał ich do Haiti dzisiejszego, żeby to powstanie zwalczyli. Ale oni stwierdzili po części, że nie będą z nimi walczyć, bo oni nie mają wolnego kraju, tak samo jak Polacy w Europie nie mają wolnego kraju. I założyli tam wieś właśnie taką, Casal. I tam jeszcze kilka innych założyli, ale ta Casal jest po prostu największa i najbardziej, najliczniejsza. No i tam pojechałem, z dużymi problemami udało nam się tam dojechać. Spotkałem się właśnie z tymi potomkami legionistów, także tam czarnoskórzy mieszkańcy mówili o sobie, że są Polakami, także mieli... Haiti, proszę Państwa, Haiti. Tak, Haiti. Także mieli bardzo duży żal do Polski, że tu przecież oni tutaj czekają na pomoc, a nikt nie chce im pomóc z Polski. Także zebrałem bardzo fajny materiał, a jako, że interesuję się historią, no to wiem, że takie wioski są nie tylko na Haiti, bo no mamy zwariowaną tą naszą historię, także na przestrzeni ostatnich wieków i tych upadających powstań to po prostu z kraju wyjeżdżało tyle ludzi, że my mamy polskie miasteczka, mamy w Argentynie, mamy w Brazylii, mamy w Peru, generalnie w większości Ameryki Południowej mamy polskie miasteczka i tam kiedyś byliśmy potęgą. Prezydent Kostaryki był polskiego pochodzenia, prezydent Peru był polskiego pochodzenia, on teraz właśnie zrezygnował, Kuczyński się nazywał. I jadę na kilka miesięcy i mam zamiar poodwiedzać właśnie te polskie wioski w Ameryce Południowej. I będę właśnie reportaże pisał. Tak, początek przyszłego roku. A będzie to gdzieś na żywo? To czy będziesz o tym pisał gdzieś na Facebooku, nie wiem, w mediach społecznościowych, żeby śledzić, gdzie jesteś, czy na pewno tak się na już, bieżąco? Na pewno się już obkupiłem sprzętem, więc na pewno będę kręcił, bo chcę ruszyć z vlogiem, bo sądzę, że to będzie na tyle wartościowy materiał, że fajnie by było zrobić z tego właśnie poza reportażami, fajnie by było zrobić z tego vloga. I chciałbym bardzo mniej więcej, żeby to... Chciałbym ruszyć jeszcze z tym vlogiem, jak będę tam. Więc pytanie, czy uda mi się to wszystko ogarnąć. A jeżeli nie uda mi się tego ogarnąć, żeby to zdalnie ktoś robił w Polsce, to na pewno po moim powrocie ten vlog ruszy. Także po powrocie raz na pewno, że będzie vlog, a dwa, że będą reportaże, także to już jest... To już od razu mówię, o czym będzie druga książka. Tak, więc to będzie temat, który mam nadzieję, że spotkamy się w takim razie gdzieś pewnie pod koniec przyszłego roku. Albo troszeczkę później nawet. Mam nadzieję, że tak będzie. Tak. Także trzymaj kciuki. Trzymam. Sądzę, że to będzie znakomita książka. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem był dzisiaj Mateusz Jakubowski ze swoją książką Encyklopedia Taniego Zwiedzania. Zapraszam do śledzenia Mateusza i jego strony taniezwiedzanie.pl. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Taniezwiedzanie.com.